27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W Tarnobrzegu to zawsze okazja do tego, żeby przeżyć ciekawą przygodę ze sztuką. Do udziału w niej Tarnobrzeski Dom Kultury mieszkańców miasta zmuszać wcale nie musi. Rzeczywiście zauważyłem też i tu wszyscy zauważyliśmy, że jednak jest zapotrzebowanie na takie żywe elementy sztuki, na żywe słowo, na jakiś żywy gest, na bezpośredni kontakt z widownią, twarzą w twarz, bo rzeczywiście ledwo tam wejściówki zostały zrobione i już się rozeszły, prawie że na drugi dzień, w ciągu 2 dni nie mieliśmy już wejściówek, także jest zainteresowanie, co nas cieszy. W repertuarze tegorocznego Święta Teatru znalazły się propozycje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. No, w tym roku mamy jedno przedstawienie dla dzieci. Teatr Szkoły Podstawowej w Maliniu, to jest koło Mielca. Przyjeżdżają z takim przedstawieniem Smok Wawelski. Ja to przedstawienie widziałem na wojewódzkim przeglądzie dziecięcej recytacji. Oni zdobyli pierwsze miejsce i zaprosiłem ich, bo bardzo fajnie dzieci się przygotowały. Dla dorosłych natomiast wystąpili aktorzy z Teatru Czwartek Tarnobrzeskiego Domu Kultury w paradach Jana Potockiego oraz aktorzy Teatru Poezji i Piosenki z Biłgorajskiego Centrum Kultury. Do Tarnobrzega przyjechali ze sztuką Aleksandra Fredry Gwałtu, co się dzieje. Publiczność bawiły sytuację z Osieka, gdzie kobiety przejęły władzę i ustanowiły nowe rządy, a mężczyzn zmusiły do noszenia sukienek i wykonywania zajęć typowo kobiecych. A czego fanem jest tarnobrzeska publiczność? Chętniej oklaskuje tragedię czy komedię. Z tego tutaj naszego wspólnego działania i zainteresowania to bardziej lubi komedie, lekkie sztuki, takie obyczajowe, w których odbija się taka codzienna rzeczywistość i ta rzeczywistość jest przetransformowana na scenie i to widzę, że naszą publiczność bawi, a zresztą muszę pochwalić naszą tarnobrzeską publiczność, bo naprawdę jest bardzo solidna i zawsze elegancko odbiera wszystkie spektakle. I cieszymy się, że tak zawsze jest. W tegorocznych Dniach Teatru swój udział miało również Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM. Widowisko, które przygotowali tancerze, miało tytuł Czary Mary – Wspomnienie. Spektakl był hołdem dla Marii Kozłowej, urodzonej w Machowie, mieszkanki Baranowa Sandomierskiego, twórczyni ludowej. Stąd wraz z młodzieżą w tym tanecznym spektaklu wystąpił również zespół tańca ludowego Siarkopolanie. Cieszymy się, że to powtarzamy to, bo ten spektakl już raz się odbył, także... Jak widać, atmosfera jest naprawdę wspaniała. My tańczyliśmy już od dawna i z ludowizną jesteśmy obyci, tak, zaprzyjaźnieni, także dla nas to nic nowego i cieszymy się bardzo. Z ludowymi rzeczami jesteśmy obyci, także nie było to dla nas jakiś problem, a wręcz przeciwnie, sama przyjemność. Siarkopolanie zatańczyli, zaprezentowali dawne obrzędy. Dopełnieniem ich występu były również ludowe, używane niegdyś, a zapomniane już dziś przedmioty. Wiele, bardzo dużo staroci, prawda? Jakieś tam tak, kosy, nie kosy, no tymi, którymi ludzie posługiwali się właśnie na co dzień, no troszeczkę do tyłu, parę lat w dawniejszych czasach. No. Tak, muzyka, taniec, młodość z nami. Cieszymy się, że będziemy z młodzieżą występować razem. To dla nas też jest bardzo dużo, bo jest rozdzielność wiekowa bardzo duża między tamtymi dziewczynkami, a tutaj nami.